Tomku, powiedz proszę, kto tworzy teraz aktualny zespół Pectus, bo było sporo zmian. Tak, było sporo zmian, natomiast no, wchodzimy z niesamowitą energią. Mianowicie zespół Pectus teraz tworzą czterej bracia, rodzeni bracia. Nazwisko nie jest przypadkowe, ponieważ Marek, Mateusz, Maciej i Tomasz Szczepanik to są absolutni bracia. Nowy projekt? Nowy projekt, nowa płyta o zabarwieniu irlandzko-amerykańskim ze świetnymi instrumentami rodem z Zakopanego. Mam świetnego muzyka, który wzbogaci dźwiękiem naszą płytę, nowy krążek. Nagraliśmy piosenkę po rosyjsku. We wrześniu będziemy mieć przyjemność jako reprezentant Polski zagrać na bardzo dużym koncercie na Placu Czerwonym. Dla właśnie Rosjan. Ciekawostka. Natomiast ja również udzielam się w przypisaniu muzyki teatralnej, ilustracyjnej. Już powstaje bardzo duży projekt Antygona 2012, gdzie główną rolę zagra Joasia Liszowska. Jeśli chodzi o płytę, kiedy możemy się jej spodziewać? Płyta jest planowana na początek października. Podpisaliśmy niedawno kontrakt z Universal Music Polska, zespół Pectus, więc mamy wsparcie dużej wytwórni, wsparcie ludzi, którzy będą pracować i pomagać przy tworzeniu nowej płyty. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.